Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym, szóstym już odcinku z cyklu Astrofotografia po mojemu. W tym odcinku zaprezentuję Państwu moją najnowszą głowicę paralaktyczną do astrofotografii, którą nazwałem F80, z racji tego, że czas ciągłego prowadzenia za gwiazdami wynosi 80 minut, a literka F oznacza, że konstrukcja tej głowicy oparta jest o najlepsze rozwiązania zastosowane w poprzednich takich głowicach typu Fastron czy Fastral. Głowica F80, tak jak wszystkie poprzednie modele, ma w założeniach doskonale prowadzić aparat za gwiazdami, a przy tym mieć mocną i zwartą konstrukcję, oraz nieduże wymiary, aby można ją było przenosić w bagażu podręcznym. Czując, że te powyższe walory mogą się spodobać innym amatorom astrofotografii, postanowiłem udostępnić szczegółowe plany, aby każdy chętny mógł sobie zrobić taką głowicę. W tym filmie na początku prezentuję kilka zdjęć nieba, które wykonałem przy użyciu głowic paralaktycznych własnoręcznie przeze mnie wykonanych, jak również pokazuję niektóre moje zrealizowane do tej pory konstrukcje tego typu. W filmie tym pokażę, gdzie należy szukać szczegółowych planów głowicy F80. Zamieszczam tu także filmiki z budowy tej głowicy, co powinno ułatwić pracę tym, którzy zdecydują się na własnoręczne wykonanie dla siebie takiej głowicy. Dalej w filmie pokażę wszystkie niezbędne regulacje napędu F80, aby było możliwe doskonałe prowadzenie za gwiazdami w całym przedziale tej głowicy, czyli 80 minut. W filmie zobaczycie także, jak szybko i precyzyjnie ustawić oś godzinną głowicy F80 na biegun północny przy pomocy wbudowanego na stałe zielonego lasera. Zapraszam do obejrzenia tego filmu. Szczegółowe plany konstrukcji mechanicznej głowicy paralaktycznej F80 umieściłem na swoim blogu astrojawil.pl. Po wejściu na mojego bloga najeżdżamy kursorem na zakładkę Moje urządzenia i jak rozwinie się długa lista tych urządzeń, to szukamy na końcu tej listy napisu F80, zrób to sam, wersja mobilna i klikamy w ten napis. Tam znajdziecie link do spakowanych wszystkich rysunków konstrukcyjnych w postaci PDF oraz krótką instrukcję pomocną przy sklejaniu, skręcaniu i montażu tych elementów. Wszystkie główne drewniane elementy zostały przycięte równiutko z dokładnością do ułamka milimetra przez frezarkę CNC, którą sterował komputer dokładnie według moich rysunków z autokada. Dzięki temu odpada najtrudniejsza część prac drewnianych, czyli żmudne ręczne cięcie piłą. A i tak krawędzie nie byłyby takie równiutkie jak po cięciu maszynowym. Zatem do wykonania konstrukcji F80 będą potrzebne tylko narzędzia pomocnicze, takie jak ściski stolarskie, pilnik, wiertarka, papier ścierny i madło oraz bardzo przydatna tutaj szlifierka taśmowa do wyrównywania płaszczyzn bocznych klocków po ich sklejeniu. Do sklejania używam kleju do drewna D3, którego skład oparty jest na Wikolu. Cienką sklejkę modelarską do oklejania elementów przycinam z naddatkiem około 1 cm, gdyż po ściśnięciu w imadle czy ściskami często sklejka ta przesuwa się i przykleja się nie w tym miejscu co trzeba. Po sklejeniu naddatek sklejki łamię pilnikiem tak jak widać na tym filmie, a potem pilnikiem pozbywam się tego nadmiaru dociskając pilnik wyłącznie ruchami od siebie. Przy piłowaniu ruchami do siebie moglibyśmy wyrwać zadry ze sklejki. Co nie byłoby ładne. Aby klocki składające się z kilku elementów przykleiły się równo z zachowaniem kątów prostych, stosowałem prowadnicę z dużego kątownika aluminiowego. Klocek trapezowy składający się z trzech elementów prostokątnych należy przyciąć piłą płatnicą równo według zaznaczonej ołówkiem płaszczyzny. Takie piłowanie powoduje, że płaszczyzna przecięcia nie jest równa i jest postrzępiona. Musimy to wyrównać, najlepiej na szliwierce taśmowej. Wszystkie warstwy sklejki na ukośnej płaszczyźnie muszą być równoległe do boków klocka i muszą być jednakowej grubości. Podczas szlifowania stosuję większy nacisk na te rejony, które są grubsze i wymagają zeszlifowania. Po szlifowaniu płaszczyzna jest równa, a słoje układają się równolegle do boków klocka. Sprawdzamy wymiary trapezu i jak jest ok, to przystępuję do oklejania cienką sklejką trzech długich płaszczyzn klocka. Po oklejeniu klocek trapezowy już ładnie wygląda. Po sklejeniu klocka pod głowicę foto z kilku elementów, powierzchnie boczne są nierówne z resztkami zaskniętego kleju. Należy je zeszlifować albo na szlifierce taśmowej, albo na papierze ściernym przymocowanym ściskami do twardej, płaskiej powierzchni, tak jak widać na tym zdjęciu. Po szlifowaniu powierzchnie klocka już ładnie wyglądają i możemy wykonać skos. Zaznaczamy ołówkiem płaszczyznę obcięcia klocka i piłą płatnicą obcinamy zaznaczony narożnik. Na klocku zaznaczamy środek otworu średnicy 10 mm na pręd przeciwwagi. Zaznaczam to z obu stron. Na wiertarce kolumnowej wiercę z obu stron ten otwór do połowy grubości klocka. Na koniec zwykłym wiertłem 10 mm wyrównuję powstały otwór, tak aby pręd przeciwwagi luźno poruszał się w tym otworze. W płytach głównych maszynowo zostały nawiercone otwory w odpowiednich miejscach. Są one mniejsze od właściwych. Te otwory należy przewiercić wiertłem o właściwej średnicy. Otwór eliptyczny na śrubę napędową powiększamy pilnikiem okrągłym, pamiętając o zasadzie piłowania tylko od siebie. Na klocek trapezowy nakładamy klej D3. Przyklejamy klocek trapezowy do płyty nieruchomej, dociskając go ściskami stolarskimi. Otwory na wkręty mocujące klocek trapezowy fazuję większym wiertłem, aby uby wkrętów schowały się i nie wystawały z powierzchni płyty. Klocek trapezowy przykręcam dodatkowo sześcioma wkrętami fosfatowanymi, pamiętając, żeby w klocku wykonać otwór prowadzący o średnicy 2,5 mm. Następnie na tę powierzchnię przyklejam cienką sklejkę modelarską i otrzymujemy ładną powierzchnię z niewidocznymi już łbami tych wkrętów. Klocek pod głowicę foto oraz klocek kolumny podstawy oklejam cienką sklejką. Otwory w zawiasach 60x60 mm powiększam. Najpierw wiertłem 10 mm powiększam faskę, aby łby wkrętów bardziej się schowały. A także sam otwór powiększam do 5 mm, aby łatwiej uzyskać idealną, równą oś zawiasów. W płycie ruchomej analogicznie fazujemy otwory pod mocowanie zawiasów, aby nakrętka M4 schowała się w grubości płyty. Po przykręceniu zawiasów wkrętami M4 na 16 mm, wystające same końcówki wkrętów pilnikiem wyrównuję równo z powierzchnią płyty. Przykręcone zawiasy sprawdzam. Czy ich osie pokrywają się i jeśli tak nie jest to luzuję wkręty i po ustawieniu zawiasów dokręcam ponownie. Teraz mam obydwie płyty ruchomą i nieruchomą gotową do połączenia ze sobą zawiasami. Przed przykręceniem zawiasów przyklejam i przykręcam klocek podstawy i klocek pod głowicę konfirmatami 7 na 50 mm. Przymierzam na sucho obie płyty równo do siebie i zaznaczam miejsca otworów na klocku trapezowym. Wierczem 2,5 mm wykonuję otwory prowadzące, uważając, aby te bliżej zewnętrznej krawędzi wykonać bardziej pionowo, aby nie przewiercić się na wylot w bocznej płaszczyźnie. Po przykręceniu zawiasów sprawdzamy, czy obie płyty obracają się luźno bez żadnych zacięć. Jeśli tak nie jest, to luzujemy nieznacznie wkręty i po kilku razach uzyskamy luźne połączenie obrotowe. Na koniec przyklejam trójkątny klocek do regulacji odległości osi śruby napędowej od osi godzinnej F80, a także przyklejam klocek pod laser biegunowy. Elementy drewniane pomalowałem najtańszą dostępną czarną farbą, czyli zwykłym czarnym tuszem kreślarskim. Po wyschnięciu tuszu całość polakierowałem trzykrotnie lakierem bezbarwnym w sprayu. Jak widać, zdążyłem już zamontować laser biegunowy z jego zasilaniem. Czas zacząć montaż metalowych elementów mocowania i napędu. Na początek montuję blachę pod głowicę FOTO. W otwór sześciokątny w klocku pod głowicę FOTO wkładam kilka podkładek jako dystans, aby łeb śruby 3,8 cala znajdował się w górnej części tego otworu. W ten sześciokątny otwór wkładam łeb śruby 3, 8 cala i nakładam na to blachę pod głowicę FOTO. Zaznaczam miejsca w środku czterech otworów i po zdjęciu jej wiercę w klocku drewnianym cztery otwory prowadzące średnicy 2,5 mm na głębokość około 30 mm. Następnie przykręcam blachę pod głowicę Foto czterema wkrętami fosfatowanymi długości 35 mm. Należy zwrócić uwagę, aby łby wkrętów nie wystawały ponad powierzchnią blachy. Kolejna blachę klocka podstawy, w środku której jest otwór gwintowany 3,8 cala na śrubę statywu. Blachę tę mocujemy na cztery konfirmaty 7 na 50 mm. Zaznaczamy środki czterech otworów montażowych i wiercimy w tych miejscach otwory średnicy 5 mm na głębokość około 50 mm. Kluczem imbusowym 4 mm przykręcamy mocno tę blachę do klocka podstawy. Tu również należy zwrócić uwagę, aby łby konfirmatów nie wystawały ponad powierzchnią blachy. Przed montażem bloku napędu do drewnianej konstrukcji musimy najpierw przykręcić dwie śruby M5 do blokowania tulei śruby napędowej, a następnie wkrętem M5 z wpuszczonym przykręcamy malutki wałeczek aluminiowy, który spełnia funkcję odboju, dystansu do regulacji odległości śruby napędowej od osi godzinnej głowicy F80. Teraz w otwory średnicy 4 mm w drewnianej nieruchomej płycie wkręcamy śruby M5. Najlepiej kilka razy wkręcić i wykręcić, aby utworzyć gwint M5 w tych otworach w drewnie. Za którymś razem drewno dopasuje się i do przykręcenia tych śrub nie będzie potrzebna już duża siła. Dolna śruba M5 stanowi oś obrotu bloku napędu, a górna śruba osadzona jest w eliptycznym podłużnym otworze, aby móc ją dokręcić we właściwej pozycji całego bloku napędowego. Prowadnicę spręta gwintowanego M10, rurkę aluminiową, śrubę napędową, kasowacz luzów i silnik krokowy montujemy tak jak widać to na zdjęciach. Blokadę transportową po prostu przykręcamy na umocowaną śrubę M5 w nieruchomej płycie głowicy, a po oparciu na niej płyty ruchomej przykręcamy ją śrubą M5 z gałeczką. O powodzeniu i świetnym prowadzeniu za gwiazdami wszystkich Fastronów i Fastrali decydujące znaczenie ma znakomity sterownik firmy MK Astro. W 2012 roku Michał Klimaszewski, widząc jak męczę się ręcznie kręcąc wskazówką napędu Fastrona 2 w tak sekundowych sygnałów czasu, zlitał się nade mną i wykonał dla mnie pierwszy sterownik do mojego Astro -koziołka. Michał ma dwudziestoletnie doświadczenie w budowaniu profesjonalnych urządzeń elektronicznych i dla niego zaprojektowanie i wykonanie takiego sterownika opartego na mikroprocesorze nie było żadnym problemem. Kto zna Michała, to wie, że cechuje go profesjonalizm najwyższej światowej klasy. Każdy z jego przyrządów posiada wiele zabezpieczeń na różnego rodzaju przepięcia czy zwarcia, a co najważniejsze układy elektroniczne są dodatkowo wyposażone w filtry aby ograniczyć emisję szumu elektromagnetycznego do minimum. Dzięki temu urządzenia te nie wpływają negatywnie na czułe kamery czy aparaty fotograficzne znajdujące się w pobliżu. W ciągu tych ostatnich ośmiu lat sterowniki Michała do Fastronów uległy kilkadziesiąt razy różnym modyfikacjom. Wymuszałem na Michale zmianę w oprogramowaniu do różnych modeli koziołków dla różnych odległości osi śruby napędowej od osi godzinnej, a także wzbogaceniu tych sterowników o dodatkowe funkcje. I tak oto na końcu tej elektronicznej ewolucji powstał sterownik Fastra Drive w wersji 331, którego używam do tej mojej nowej głowicy F80. Opiszę w skrócie, co potrafi ten sterownik. Podstawowa funkcja to oczywiście sterowanie obrotami silniczka krokowego, aby zachować idealną prędkość obrotową ruchomego ramienia F80 w całym zakresie 80 minut prowadzenia. Ponieważ mikroprocesor steruje od pozycji startowej śruby napędowej poprzez pozycję zerową do pozycji końcowej przez 80 minut, zatem muszą być spełnione wszystkie warunki usytuowania śruby napędowej względem ruchomego ramienia i osi godziny F80. O ustawieniu śruby napędowej będę mówił za chwilę. Wyświetlacz cyfrowy LED pokazuje, czy silnik krokowy się obraca, a na 9 minut przed końcem 80-minutowego zakresu wyświetlane są minuty, ile ich jeszcze zostało do końca. Sterownik Fastral Drive jest wyposażony w gniazdo, do którego podłączam grzałkę do obiektywu. Można w tym urządzeniu sterować mocą dostarczaną do grzałki, aby grzałka spełniała swoją funkcję i jednocześnie nie zużywała za szybko akumulatora. Fastral Drive potrafi sterować także migawką aparatu fotograficznego, czyli jest to wbudowany wężyk spustowy do aparatu. Można tu ustawić czasy naświetlania zdjęć od 30 sekund do 7,5 minuty ze skokiem co 30 sekund. Sterownik Fastral Drive jest wyposażony również w funkcję deteringu, czyli zmianę położenia gwiazd na matrycy na każdym zdjęciu. Realizowane jest to w ten sposób, że po zakończeniu naświetlania pojedynczego zdjęcia, prowadzenie za gwiazdami zostaje zatrzymane na odpowiednią wskazaną przez nas liczbę sekund, a następnie prowadzenie znowu rusza i naświetlane jest następne zdjęcie. Dzięki temu praktycznie wykonywanie darków nie będzie potrzebne. Program stakujący sam wytnie wszystkie błędy matrycy. Fastral Drive ma wbudowany woltomierz cyfrowy, dzięki któremu wiemy, w jakim stanie naładowania jest nasz akumulator. Fastral Drive jest znakomity i właśnie to urządzenie zapewnia idealne prowadzenie za gwiazdami i wygodę podczas każdej sesji astrofotograficznej. Obecnie przedstawię wszystkie regulacje głowicy F80 dzięki którym za każdym razem uzyskiwane będą punktowe obrazy gwiazd. Pierwsze regulacje dotyczą samej śruby napędowej. Śruba napędowa składa się z trzech elementów, dwóch tulei aluminiowych, dużej i mała, oraz z mosiężnej śruby z gwintem M10x1. Mała aluminiowa tuleja częściowo wchodzi w tę dużą, a trzy mosiężne śrubki blokują wzajemne położenie tych tulei względem siebie. Wkręcamy mosiężną śrubę w te dwie aluminiowe tuleje, tak jak widać na tym zdjęciu. Jak dokręcimy małą tuleję do dużej, to zauważymy, że mosiężna śruba została zakleszczona i nie obraca się. Należy troszkę odkręcić tę małą tuleję, aby mosiężna śruba zaczęła się swobodnie obracać i w tym momencie blokujemy tę małą tuleję trzema mosiężnymi pokrętłami z boku tulei. W ten sposób ograniczyliśmy występowanie luzów mosiężnej śruby w tulejach aluminiowych. Ale mimo wszystko malutki luz jest i musi być, aby śruba mogła się obracać. Ponieważ silniczek nie obraca się idealnie w osi, więc podczas jego obrotów końcówka nieco się kolebie. Mimo zastosowania sprzęgła to kolebanie się silniczka może mieć wpływ na jakość zdjęć, o czym można się przekonać wykonując zdjęcie testowe ustawiamy oś godzinną F80 bardzo daleko od bieguna, powiedzmy w kierunku wschodnim i naświetlamy przez 6 minut zdjęcie z teleobiektywem z włączonym prowadzeniem. Śruba napędowa wykona wtedy trzy obroty. Jeśli wystąpi kolebanie się silniczka i luz na śrubie będzie istotnie duży, to zobaczymy na tym testowym zdjęciu, że obrazy gwiazd nie będą w postaci prostych odcinków, tylko będzie to sinusoida z trzema falami. Im śruba ma większe bicia, tym większa będzie amplituda. Ponieważ zależy nam na punktowych obrazach gwiazd, to ten mały luz śruby napędowej można usunąć przy zastosowaniu kasowacza luzów. Guma modelarska będzie przyciągać śrubę napędową do prowadnicy i mimo kolebania się silniczka śruba będzie prosto linijnie posuwać się osiowo do przodu podczas obracania się. Należy starannie dobrać tę gumę, aby siła naciągu nie spowodowała zbyt dużych oporów w obracaniu się śruby. Silniczek ma dość dużą moc, ale trzeba tu uważać. Na prowadnicy warto osadzić aluminiową rurkę, która będzie się obracać na pręcie prowadnicy, zmniejszając opór gumy przy obracaniu się. Jak widać na tym zdjęciu testowym, ślady gwiazd są już w postaci odcinków prostych, czyli luzy napędu zostały zlikwidowane. Teraz możemy przejść do dalszych regulacji. W położeniu środkowym, tak zwanym zerowym, oś śruby napędowej musi być ustawiona prostopadle do ruchomego ramienia F80 i tutaj jeden obrót tej śruby trwa dokładnie 120 sekund. W tym położeniu 20 mm gwintu śruby napędowej powinno wystawać z aluminiowej tulei. A czubek śruby napędowej powinien dotykać punktu na cienkiej blasze ruchomego ramienia w odległości dokładnie 114,3 mm. Do regulacji odległości śruby napędowej od ramienia ruchomego F80, aby uzyskać wymaganą prostopadłość, służą dwie śruby blokujące położenie aluminiowej tulei śruby napędowej w gnieździe napędu. Blokujemy te dwie śruby, kiedy śruba napędowa z wystającym gwintem 20 mm. Styka się z ruchomym ramieniem idealnie prostopadle do niego. Spełnienie tego warunku jest konieczne, aby uzyskać doskonałe prowadzenie za gwiazdami. Po odkręceniu 20 obrotów śruby napędowej, kiedy gwint śruby chowa się całkowicie w aluminiowej tulei, mamy pozycję startową. W tej pozycji startowej włączamy fast drive, który zawsze w momencie włączenia przyjmuje aktualną pozycję silnika krokowego jako pozycję startową i prędkość obrotowa śruby napędowej zaraz po włączeniu prowadzenia będzie nieco szybsza niż 120 sekund na jeden obrót. Dzięki mikroprocesorowi to skomplikowane zadanie jest dla nas łatwe w użytkowaniu, gdyż po ustawieniu pozycji startowej śruby napędowej wciskamy na sterowniku Fastra Drive przycisk RAN i przez 80 minut ruchome ramię wraz z aparatem obraca się idealnie jednostajnie za gwiazdami. Jak dokładnie ustawić śrubę napędową w pozycji zerowej widzieliśmy przed chwilą. Teraz poznamy, jak ustawić tę odległość 114,3 mm od osi śruby napędowej do osi godzinnej F80. Na początku odmierzam linijką od środka osi zawiasów odległość 114,3 mm i zaznaczam czarną kreską tę odległość na blasze. Precyzja tej kreski, pomimo moich starań, może nie być doskonała, ale to nie problem. Teraz przedstawię Wam, jak bardzo precyzyjnie ustawić tę odległość 114,3 mm. Blok napędu jest przymocowany do nieruchomego ramienia F82 śrubami. Dolna śruba jest jednocześnie osią obrotu całego bloku napędu, a górna śruba służy do zablokowania całego bloku napędu we właściwym położeniu. Do regulowania tej odległości służy śruba M5 wystająca z głównej kolumny podstawy F80 i stykająca się z wałkiem bloku napędu. Precyzyjnego ustawienia śruby napędowej dokonamy przy pomocy gwiazd i ruchu wirowego Ziemi. Ustawiamy F80 na biegun północny i kierujemy aparat fotograficzny z obiektywem o ogniskowej około 200-300 mm na okolice równika na południowej części lokalnego południka. Tam gwiazdy górują i wpływ na błędę ustawienia samego F80 jest najmniejszy. Ustawiamy aparat na automatyczne wykonanie serii trzech zdjęć, tak abyśmy podczas tego testu nie dotykali ani aparatu, ani głowicy F80. Ustawiamy migawkę na 30 sekund i dobieramy takie ISO, aby oczywiście słabe gwiazdy na zdjęciu wyszły wyraźnie widoczne. W ten sposób uzyskujemy trzy identyczne zdjęcia tych samych gwiazd. Przeglądamy chronologicznie te zdjęcia na ekraniku aparatu w maksymalnym powiększeniu. Od pierwszego zrobionego do ostatniego. Zawsze w tej kolejności. Ideałem jest oczywiście taka sytuacja, kiedy podczas przewijania zdjęć gwiazdy na matrycy nie zmieniają położenia. Są w tym samym miejscu. Widać tylko jak zmieniają się szumy, a gwiazdy tkwią nieruchomo na matrycy, ale najczęściej bywa tak, że gwiazdy z każdym kolejnym zdjęciem minimalnie przesuwają się w prawo bądź w lewo. Kiedy gwiazdy przesuwają się w prawo przy chronologicznym przewijaniu zdjęć, to oznacza, że gwiazdy idą szybciej niż F80 obraca ramieniem, czyli trzeba przyspieszyć obrót ruchomego ramienia F80 Poprzez przybliżenie śruby napędowej do osi godzinnej F80. Odblokowujemy górną śrubę bloku napędowego i odkręcamy np. pół obrotu śruby regulacyjnej M5. Dociskamy ręką blok napędu do śruby regulacyjnej i ponawiamy nasz test trzech zdjęć nieba. Po kilku testach nabierzemy wprawę, o ile obracać śrubę regulacyjną, aby szybko ustawić to idealne położenie bloku napędowego. Analogicznie jest, kiedy gwiazdy wykazują przesunięcia w lewo. Wtedy ramię ruchome obraca się szybciej niż gwiazdy na niebie. i Trzeba zwolnić ruch ramienia poprzez oddalenie śruby napędowej od osi godziny F80, czyli odblokowujemy blok napędu górną śrubą, a śrubę regulacyjną dokręcamy na przykład pół obrotu. Wystarczy zapamiętać prostą zasadę. Jeśli gwiazdy przesuwają się w prawo przy chronologicznym przewijaniu zdjęć w powiększeniu, to blok napędu obracamy również w prawo patrząc od strony napędu. I analogicznie, jak gwiazdy idą w lewą stronę, to blok napędu obracamy również w lewo. W ten sposób jesteśmy w stanie idealnie ustawić położenie śruby napędowej, abyśmy uzyskiwali punktowe gwiazdy na zdjęciach. Jeśli wykonamy dłuższe serie zdjęć, na przykład 5 razy 30 sekund, to uzyskamy jeszcze lepsze ustawienie śruby napędowej. Zajmiemy się teraz ustawieniem na biegun północny. Jak w każdym Fastronie i Fastralu, metoda ustawiania na biegun jest taka sama. Mamy tutaj dwa etapy. Etap pierwszy to ustawienie równoległości zielonego promienia lasera do osi godziny F80. Włączamy laser, celujemy F80 gdzieś pobliżej gwiazdy polarnej i obracamy ruchome ramię o 180 stopni, obserwując przy tym koniec promienia lasera. Dążymy do tego, aby koniec promienia lasera wskazywał dokładnie ten sam punkt na niebie, kiedy obracamy ruchomym ramieniem. Jeśli podczas tego obrotu koniec lasera zatacza półokrąg na niebie, to musimy to wyregulować. Po obrocie ruchomego ramienia o 180 stopni staramy się ustawić pokrętłami regulacyjnymi lasera takie jego położenie, aby laser wskazywał miejsce w połowie odcinka, kiedy ramię F80 było w pozycji wyjściowej i obróconej o 180 stopni. Po kilku próbach uzyskamy już taki efekt, że podczas obrotu laser wskazuje ten sam punkt na niebie czyli właśnie ustawiliśmy równoległość lasera do osi godziny F80. Dokładniej tego dokonamy, jeśli w niebo, w końcówkę promienia lasera będziemy patrzyli przez małą lunetkę. Czasem ustawiam aparat i w trybie LiveView na rozjaśnionym wyświetlaczu funkcją Magic Lantern, display LCD gain plus 5 eV, widzę na żywo wyraźnie koniec lasera i słabe gwiazdy na niebie. Oś godzinna F80 zbudowana jest z zawiasów meblowych, które mają mały luz muszą mieć ten luz, aby mogły się obracać bez oporów i bez zacięć. Ten luz widać szczególnie przy ustawianiu tej równoległości. Dlatego precyzyjne ustawienie tej równoległości wykonuję nie na 180 stopniach, tylko przy 90 stopniowym odchyleniu tego ramienia, cały czas dociskając w dół to ramię z taką samą siłą. Kiedy w powiększeniu zobaczę, że laser podczas tego skróconego obrotu pokazuje to samo miejsce, to wtedy wiem, że uzyskałem właściwą równoległość osi lasera do osi godzinnej. Kiedy już ustawiliśmy tę równoległość lasera do osi godziny F80, nie ruszamy pokrętł regulacyjnych lasera. Należy je zabezpieczyć przed przypadkowym poruszeniem ich, np. Na poprzez naklejenie czarnego plastra na pokrętła. Teraz pozostaje już tylko ustawienie całego montażu na biegun. Czyli obracamy całym montażem, aby laser wskazywał w biegun północny na niebie. Od tej chwili już nie dotykamy pokręteł lasera. Jeśli wykonujemy zdjęcia wielkich obszarów nieba obiektywami ogniskowych do 50 mm, to wystarczy nawet przybliżone ustawienie na biegun. Widzicie teraz mapkę przedstawiającą mały wóz w małej niedźwiedzicy Biegun północny znajduje się tuż koło gwiazdy polarnej na odcinku łączącym ją z drugą co do jasności gwiazdą w Małej Niedźwiedzicy, beta Ursa Minoris, zwaną Kohab. Kiedy noc jest bardzo ciemna i możemy naświetlać dłużej i jeszcze chcemy użyć obiektywów w 100-135 mm, to warto dokładnie ustawić na biegun. Na widocznej teraz mapce mamy widok okolic bieguna północnego. Nasza latarnia morska, czyli gwiazda polarna, jest świetnym punktem wyjścia do odszukania bieguna północnego. W jej bliskim sąsiedztwie widzimy dość jasną gwiazdę podwójną, którą oznaczam literą B. Następna gwiazda, oznaczona jako C, tworzy niemal trójkąt równoboczny z gwiazdą polarną i gwiazdą podwójną B. Przy tej gwieździe C widać łuczek słabych gwiazd, z których pierwsza z nich jest najjaśniejsza. Oznaczyłem ją jako gwiazdę D. Jeśli poprowadzimy odcinek od gwiazdy C do D i odłożymy taki sam odcinek za gwiazdą D, to tuż poniżej o promienia lasera znajduje się obecnie w 2020 roku biegun północny. Aby mieć pewność tego dokładnego ustawienia na biegun, wykonuję testowe zdjęcie okolic bieguna przy 30 sekundach naświetlania. Może być z nieruchomego statywu stojącego tuż obok F80 złączonym na kilka sekund laserem. W ten sposób mamy pewność, że ustawiliśmy precyzyjnie F80 na biegun północny. Końcowe ustawienie na biegun warto przeprowadzić z przymocowanym do głowicy aparatem fotograficznym. Jego ciężar może wpłynąć na pochylenie się osi godzinnej w przypadku chwiejnego statywu. W taki oto sposób można przygotować głowicę F80 do wykonywania zdjęć nieba z punktowymi gwiazdami. Jeśli podczas transportu głowicy zapewnimy jej bezpieczne warunki, to mając już właściwie wyregulowaną głowicę, samo rozstawianie sprzętu do gotowości fotografowania szerokich kadrów trwa zaledwie minutę dwie. Więcej czasu zajmuje samo ustawienie aparatu, czyli ostrość, wybór ISO i czasów naświetlania. Film, który właśnie oglądacie, złożyłem pod koniec czerwca 2020 roku w czasie przesilenia letniego zaraz po zakończeniu budowy głowicy F80. Nocy astronomicznych nie ma, a pogoda w tych dniach jest fatalna. Poprzedniej nocy miałem okazję wykonać pierwsze zdjęcie gwiazdom po wszystkich ustawieniach napędu F80. Mimo chmur udało mi się naświetlić kilkadziesiąt klatek, ale część musiałem wyrzucić, kiedy chmury zajmowały obszar większy niż jedna trzecia kadru. Zdjęcie złożyłem programem Deep Sky Stacker, a obrobiłem programami Fitzwork i Gimp, które nawet wydobyły z okolic gwiazd Altair i Tarazet ciemne mgławice B142 i B143. Dodam, że zdjęcie robiłem z mojego balkonu w mieście. Kiedy słońce było tylko 14 stopni pod horyzontem. Zamierzam w następnym odcinku astrofotografii, po mojemu, pokazać, jak obrabiam zdjęcie tymi programami, a zdjęcie będzie wykonane tym montażem. Na razie czekam na lepsze warunki. Podsumowanie. Być może opisane przed chwilą regulacje napędu i ustawienia głowicy wydają się być skomplikowane, ale każdy, kto zrozumie te zasady, to będzie w 100% panował nad swoim urządzeniem. Kiedy tylko gwiazdy nie będą punktowe, to od razu będzie wiedział, co poprawić, jak sprawdzić i co ustawić, aby było dobrze. Prawie zawsze używając obiektywów nawet do 200 mm uzyskują idealne obrazy gwiazd. Często udają mi się zdjęcia przy dłuższych ogniskowych. Tu w F80 oś godzinna jest wykonana z zawiasów meblowych, które posiadają luz i ugięcia są znaczące. Więc przy zastosowaniu dłuższych ogniskowych trzeba się liczyć z tym, że część zdjęć z serii pewnie trzeba będzie odrzucić. Tutaj szczególnie trzeba uważać, aby nie trącać montażu w trakcie sesji foto i unikać miejsc, w których wyczuwalne są poryby wiatru, bo zdjęcia na pewno będą poruszone. Natomiast w montażu Fastral oś godzinna jest na łożyskach kulkowych i w tym przypadku bez problemu stosują ogniskowe 400 do 600 mm. A czasem montuje na nim małe teleskopy, ale Fastral nie jest urządzeniem mobilnym do przenoszenia go na piechotę. Dlatego skonstruowałem tę głowicę F80, która jest mała, lekka i bardzo szybka w ustawieniu na biegun, dająca możliwość ciągłego prowadzenia aparatu przez 80 minut z punktowymi obrazami gwiazd na matrycy przy użyciu obiektywów nawet do 200 mm. Całość wraz z akumulatorem mieści się do małego plecaka i można z tym wyjść w ciemne miejsce z daleka od ludzi, świateł i nawet tam, gdzie nie ma prądu. Jeśli ktoś zdecyduje się wykonać taki montaż, to proszę o kontakt ze mną. Zawsze chętnie pomogę, jakby była taka pomoc potrzebna. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam do obejrzenia poprzednich odcinków astrofotografii po mojemu i oczekiwania na następne odcinki z tego cyklu. Do usłyszenia i do zobaczenia.